Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Urbix.pl, kochani. Trzeci odcinek, można powiedzieć, trzecia część. Muszę wygrać draft. I to będzie już ostatni, także jeżeli dzisiaj się nie uda, to już nie będziemy tego kontynuować, tylko zagramy sobie coś innego. Dobra, nie ma co przedłużać, już kartom zrobiony. Zobaczcie na to. 3, 2, 1. Co to jest? To nie wygląda jak skład, którym można wygrać drafta. Aczkolwiek jest tu kilka dobrych kart, takich jak Aimot, tego Hazarda, tutaj widzimy Todd Dembele. Tutaj mamy Dahuda, oprócz tego Douglas Costa, nawet tam mamy, zobaczcie, Balotelliego, Ronaldo, Neymara, Konopiankę. Jest naprawdę kilku dobrych zawodników, ale ocena składu 86, zgranie 87. No, nie będzie to proste. Widzimy, ciężko ze zgraniem, ale słuchajcie, nie przedłużamy, gramy. A skład pierwszego przeciwnika wygląda tak. Toty, Cristiano Ronaldo, a oprócz tego Griezmann. Fajne karty, fajny skład, będzie ciężko. Słuchajcie, jedziemy, spinamy po ślady. Pierwsza runda, trzeba spauzować. Okej, jak widzimy, koleś wprowadził Zlatana Ibrahimowicza, jakby miał mało dobrych zawodników. Okej, trudno, no. Miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Może ten handicap jakoś tutaj po naszej stronie będzie z racji tego, że mamy słabe zgranie, no i tu już pierwsza akcja niebezpiecznie, ale udaje się. Toty Cristiano, nie da się go dogonić. Nie mówię, że ciężko, ale Leno nie ma tutaj zgrania. To jest największy problem. Dobrego wyrzutu też, jak widzimy, nie ma. No i faulujemy Cristiano Ronaldo. Ajajaj. Oczywiście nie obyło się bez żółtej kartki. Zobaczmy, jak wykona ten rzut wolny Cristiano Ronaldo. Jednak Zlatan Ibrahimowicz. Ale on ten robi nabieg, Zlatan Ibrahimowicz w mur. Ależ to jest granie do Aguero. No niestety, zobaczcie, co on zrobi. Ależ błąd. Dembele bez faulu, kurde. Ależ mam farmę teraz. No i Aguero musi na krótkim. Jeszcze odbija się od bramkarza. Mamy 1-0. FC Urbix. 15 minuta, Cristiano Ronaldo zawiedziony. Ależ tutaj przypadku, naprawdę, nie, no to dziwna bramka. Ależ dobrze, jest w końcu zawodnik z dobrym wykończeniem. Sergio Kun Aguero, info, bardzo dobrze. Teraz słuchajcie, muszę się popisać tym, czym nie popisywałem się w poprzednich odcinkach. Mianowicie grą w obronie i teraz masakrycznie dużo szczęścia. Ja pierdzielę, no ale tutaj nie mogłem nic zrobić, słuchajcie. No, ale jaja, znowu to samo. Handicap, słuchajcie, no chyba handicap, no bo jak inaczej to wyjaśnić. Dwie stuprocentowe sytuacje, ale mam kłopot w obronie, także muszę posłużyć się, zaraz, zrobię tutaj zmianę, muszę posłużyć się obrońcą. Laporte, właśnie, jak on tutaj wygląda wzrostowo. Centymetr wyższy, no ten centymetr może okazać się kluczowy w walce ze Zlatanem Ibrahimowiczem. Ależ teraz, a tak dobrze, to podaj Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne schodzi na swoją prawą nogę. To musi być gol. To musi być gol i to jest gol. Po raz kolejny mogę się cieszyć, ponieważ zdobywam bramkę. Zobaczcie, koleś był pewny, że będę podawał tutaj do Sergio Kun Aguero, ale nie. Ja zdecydowałem się, że nie podam. Pojadę sam i udało się. Man of the match, Kevin De Bruyne. Zlatan Ibrahimowicz. Nie wiadomo, jakim cudem się urwał, ale jeśli wytrzymały mu nerwy, bo od razu oddaje strzał. Wypuszczony Andre Schille, to musi być czerwona kartka, słuchajcie. To musi być czerwona kartka. Mega chamski faul od tyłu. I tak jest, tak się dzieje. Mamy teraz dobry rzut wolny. Nie wiem, kim to by wykonać teraz ten sam fragment gry. Daj mi jeden Hazarda. Czy będzie bramka? Nope. Kevin! O, córka! Nope. Kolejna poprzeczka, znaczy... Ależ dobijamy obramowanie tej bramki tutaj w tej akcji. No i Laporte. Bardzo dobry wybór tak naprawdę. Muszę wam powiedzieć, że to może być kluczowe, że wstawiłem tutaj Laporte. A teraz akurat błąd. Chociaż zobaczcie, jakimś cudem jeszcze nasza piłka i bramka. 3-0 do szatni. Douglas Costa. No, przetestujmy go w takim bezpośrednim tempie. Jak on sobie tutaj radzi szybkościowo. Douglas Costa. Ależ tutaj to wymyślił Douglas Costa. Co oni robią? 4-0! Nie poznaje swojej drużyny i siebie przy okazji. Okej, koleś chyba wychodzi, także możemy mu pomachać. Do widzenia. Rage quit. Druga runda, moi drodzy. Kolejny przeciwnik ma taki skład. Boże, ile tu niebieskiego koloru. Masakra. Tak jak patrzę, zobaczcie, Leo Messi, Higuain. Jaka dobra obrona, to jest ten Koulibaly. Czy to ty, Dani Alves, dopiero teraz zauważyłem.
Formacja 4-3-3. Dobra, pady w dłoń i jedziemy. Oby do trzeciej rundy. Ależ to zrobił Kevin De Bruyne! Kevin! Nie ma faulu. Może Kevin De Bruyne, ładna wrzutka jakaś. Coś będziemy się starać i mamy bramkę! Mamy bramkę z rzutu rożnego, a u mnie to jest naprawdę rzadkość. Strzelcem bramki Eden Hazard. O ile się nie mylę, zobaczmy to raz jeszcze. Ależ on wyskoczył, jeszcze skierował piłkę w dalszy ruch bramki. No coś fenomenalnego, coś fenomenalnego. Ale się cieszę. Ależ teraz dał się minąć tutaj mój przeciwnik. Po raz kolejny! A szkoda, szkoda, bo tutaj bramka na 2-0 dałaby naprawdę dużo spokoju. No i teraz Toty Messi, no musi być gol, kuźwa, no. Nie miałem szansy. On ogarnia grę w ataku. W obronie da się go pojechać, ale w ataku jest całkiem niezły. Mamy 1-1, tutaj no nic nie mogę zrobić, naprawdę. Leo Messi, Toty. Chyba, czy tam, nie, Timo Decizon, to się pamiętam. No i nie. Insigne, mocne uderzenie, ale broni aż Leno. Ajajajajaj. Ależ teraz tu klepnęli! Andre Silva przed szansą! Gol! 2-1! Ależ teraz tutaj akcja! Zobaczcie teraz jeszcze! No dawaj, dobra, cieszę się! Tutaj klepnęli! Od razu klepka, odegranie, Andre Silva. Wcale to nie był łatwy strzał, takie strzały nie zawsze wpadają na krótki słupek w tej klipie. Jednak tutaj się udało. Fajny duet tutaj się udało się zrobić. Aguero i Silva. No i Messiemu nie da się odebrać piłki! Messiemu nie da się odebrać piłki! Słuchajcie, robię zmiany. Zaraz zobaczycie jakie. Neymar wejdzie za Hazarda, normalnie na lewą stronę. I tutaj uwaga teraz, ciekawa zmiana. Za Dahouda wejdzie Ronaldo do środka pola. Nie wiem co to da, no mam nadzieję, że powygrywa kilka tych ważnych główek. Co to znaczy? Nie wiem jak ta piłka doszła tutaj do tego zawodnika. Nie ma 2-0, nie ma 2-0! Co to było? Dobra, Leno. I pójdźmy może teraz z kontrą, nie brońmy się cały czas. Do De Bruyne. O Jezu. Ależ to Neymarito zrobił. Neymarito. Tylko to skończ! Nie wierzę, no co za pech! Co za pech! Ten koleś też miał pecha, ja wiem. Cristiano Ronaldo sam! Pudło. Jeszcze Douglas Costa. Douglas Costa! I samobój. Dobra, słuchajcie, mamy to. Trzecia runda. I staje się to faktem, słuchajcie, teoretycznie najgorszą drużyną, jaką udało mi się złożyć, przechodzę do trzeciej rundy. Trzymajcie kciuki! Skład mojego trzeciego rywala to Toty Messi, Toty Iniesta, Aymot, Antoine Griezmana, Hiro Ronaldo. Wymieniać dalej? Dobra, panowie, finał jest bliski, jedziemy! Dembele z dystansu! Aha, koleś robi zmianę, to akurat wykorzystam, tutaj wprowadzę Laportę. Ależ tu ładnie mi tu zrobił Cristiano Ronaldo. Ależ tutaj czaruje! Ależ czaruje! Tylko czy to mu się opłaci? Chyba tak. Na szczęście nie. Po raz kolejny trafiam na dobrego zawodnika. No, to już chyba czas najwyższy. Trzecia runda. Nie ma co liczyć na jakichś łatwych tutaj rywali. Ależ tutaj wykombinował to wszystko. Nie w przypadku w jego grze. No, ale dobra, i w sumie dobrze. Jak mam wygrywać, to już wolę z lepszymi. Andre Silva, jeden z tak naprawdę z nielicznych moich ataków. Udaje się kolesia minąć. Andre Silva! Jejej. Aguero! Aguero! 1-0! 1-0 w trzeciej rundzie. Cieszę się, jakby to był finał, ale słuchajcie. Nie sądziłem, że uda mi się tak łatwo tutaj tego kolesia wymanewrować. Chociaż wiecie co, wydaje mi się, że nie skończy się tutaj na tym 1-0. Myślę, że koleś mi coś wsadzi. Dlatego nie ma co się bronić. Trzeba strzelić drugą bramkę. Dragon Ball! Karny! No jasne. Teraz w który ruch się rzucić? Cristiano Ronaldo! Niestety, nie wyczuwam go. No i mamy 1-1. Ależ głupi błąd. Na szczęście Laporte. I po raz kolejny oddaję piłkę, zobaczcie. Muszę się bardziej skupić. Cały Big Spell, wypisz wymaluj. No jeszcze taka bramka z różnego. 3-1, trzeba teraz ochłonąć i zastanowić się, co trzeba zrobić, żeby wygrać. Myślę, że zmiany. Dobra, gramy na ofensywnym i jedziemy. Jest jeszcze trochę czasu. Można mu dwie bramki strzelić. Nie mówię, że to będzie łatwe.
może Neymar do środka? Jest gol! Jest gol! 3-2! Ależ dobrze, dobrze, dobrze! Neymar tam wyczarował, wszedł jak rybka gdzieś tam do wody, może co, co ja gadam. I piłka przechodzi przez całe pole karte tylko po to, żeby André Schürrle mógł ją wpakować do pustej bramki. Zostaje, słuchajcie, na ofensywnym. Muszę walczyć, muszę napierać. Inaczej przegram. Cristiano Ronaldo, on jest świeży, on jest świeży. On może zmienić los tego meczu. I może tak zrobi, jeśli to dobrze zagra do Douglasa Costy. Douglas Costa, mocno bita piłka w pole karne. A, chciałem jeszcze raz zrobić to, co przed chwilą. De Bruyne na prawą nogę, uderzenie, ale zablokowane. Walczymy cały czas. Teraz to jest bardzo ważna kontra. Bardzo ważna kontra. Jezu, świetnie, dawaj. Nie wiem, co ja zrobiłem, słuchajcie, nie pytajcie mnie, co ja zrobiłem. Costa. Wszystko po to, żeby tutaj ładnie zagrać. Jedna, druga piłka i chyba troszkę za dużo. Dembele karny! Proszę sędziego pana! No to był karny, jeśli tam był karny na Cristiano Ronaldo, to tu też sędzia powinien być skrupulatny i odbić za 17, no. Dobra, słuchajcie, jest 83 minuta już. Ja dałem atak całą drużyną. Co mam być, to będzie. Ja muszę zdobyć tutaj bramkę. Być może przez to stracę, ale jeśli nie zaryzykuję, to mogę nie wygrać. 12 seconds later. Leo Messi przed szansą zdobycia wygrywającej bramki. No niestety, słuchajcie, walczyłem. To już jest kwestia super ofensywnego. Niestety, już grałem praktycznie bez obrony. Nie udało mi się strzelić bramki. Koniec! Słuchajcie! Nie udało się wygrać tego drafta. A właśnie, żeby nie było. Odbieramy sobie nagrodę za tę drugą rundę. Duża złota paczka premium, duża złota paczka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nie otwieram żadnych paczek po tamtych draftach. Także teraz najwyższy czas. Dobra, od najsłabszych. Jedziemy. Złota paczka. Co będzie w pierwszej paczce? Zapewne nic. W ogóle nic się nie trafi. I mamy Jimeneza. W drugiej paczce mamy Cedricia. Trzecia paczka za 5000, a w niej Sanson, dużo świecących zapłuch. I ostatnia paczka za 5000, czuję moc, słuchajcie, tu będzie Gomez. Dobra, zostały jeszcze 4 paczki za 7500 każda i jedna paczka za 15000. Co jest w pierwszej paczce za 7500? Czyżby to był Mandzukic? Tak jest, mamy Mandzukicia, Campbell. Druga paczka za 7500. W środeczku znajdziemy zawodnika, który się nazywa Barreto. Trzecia paczka za 7500. Lacazette na okładce. Wśród tej Sheira? Nie, to będzie Hernanes. Ostatnia paczka za 7500. Teraz sobie ją przewiniemy, pyk. Mamy Marchettiego. Tutaj raczej nic ciekawego, zresztą nie nowość. I paczka, na którą wierzę, myślę, że tu będzie coś dobrego. Festival of Football, piękna paczka, mamy tu Musę, nie, to jest Ucze, słuchajcie, ależ piłkarz, świetna paczka, tyle tych kontraktów i leczenia i wszystkiego. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, tak tylko dla tych, którzy są od niedawna, żeby nie było, to udawało mi się kiedyś wygrywać te drafty, to nie jest tak, że ja nie mogę go wygrać i próbuję cały czas, nawet macie obrazek, jak na live'ie wygrałem, ależ to była radość. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo wszystko, to, że walczyłem, to, że się starałem. Jeśli tak, dajcie łapeczkę, jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj, będzie mi bardzo miło. I cóż, widzimy się w następnych odcinkach, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie, hej! Ooo, ja pierdzie! Ale jaja, przy okazji zrobiłem drafta 190, nieprawdopodobne, ale beka.